Można powiedzieć, że ta diakonia wybrała mnie, kiedy pojechałam na Kamuzo. Teoretycznie wybór dokonał się sam i zostałam animatorką muzyczną, z czego bardzo się cieszę. I tak naprawdę chciałam być w tej diakonii i dlatego też pojechałam na Kamuzo i w tej diakonii cały czas posługuję i sprawia mi to bardzo wiele radości. W tym roku nasza diakonia na przykład przygotowuje warsztaty dla schul z całej diecezji, dla ludzi, którzy mają dużo wspólnego z muzyką, ale nie mają za wiele wspólnego z oazą. Dlatego takie warsztaty mają im pomóc w przygotowaniu dobrych śpiewów na liturgię na przykład. Poza tym nasza diakonia posługuje oczywiście na wszystkich spotkaniach oazowych, diak wspólnoty, oazach rekolekcyjnych i nasi animatorzy muzyczni biorą odpowiedzialność za całą oprawę muzyczną wszystkich rekolekcji i spotkań. Biorę udział w różnych rekolekcjach i warsztatach. W zeszłym roku byłam na warsztatach w Stalowej Woli i na warsztatach z zespołem New Life N. Być może w tym roku również uda mi się wyjechać. Moja osobista formacja w diakonii wygląda w ten sposób, iż jestem na każdej szkole animatora i posługuję w diakonii muzycznej na tyle, na ile mogę. Jako odpowiedzialna naszej diakonii jestem odpowiedzialna również za innych animatorów muzycznych, za to, żeby koordynować ich pracę, koordynować nasze podziały na różne wspólnoty, żeby żadne spotkanie oazowe nie odbyło się bez animatora muzycznego. Ale zachęcałabym wszystkich, którzy umieją śpiewać, umieją grać na różnych instrumentach, oczywiście najlepiej na gitarze, ale również inne instrumenty, zapraszamy serdecznie do posługi w diakonii muzycznej. Bez tej diakonii niewiele rzeczy by się udało. Nie jest to tak, że jesteśmy potrzebni tylko na mszę. Jesteśmy potrzebni też do pracy z dziećmi. Jesteśmy potrzebni do animowania wszystkich spotkań, ruchu. Dlatego zachęcałabym wszystkich ludzi z dużą energią do przyłączenia się do naszej diakonii. Że posługuję diakonii komunikacji społecznej, zajmuję się tworzeniem strony internetowej ruchu domowego kościoła w naszej diecezji. W dzisiejszych czasach wiadomo, że jest to jeden ze sposobów takiej szybkiej komunikacji, gdzie można w krótkim czasie dotrzeć do dużej ilości uczestników naszego ruchu. No i powstał taki pomysł, żeby właśnie nasz ruch domowy kościół w diecezji też miał swoją stronę internetową, żeby można było tam zamieszczać różne informacje z życia domowego kościoła, zamieszczać ogłoszenia, programy, plany pracy na dany okres, na dany rok, rozkład, na przykład rekolekcji, jakie będą się odbywały, żeby każdy mógł w taki właśnie prosty i nowoczesny sposób zapoznać się z tym, co się dzieje w domowym kościele, w naszej diecezji. Jednym z działów na naszej stronie internetowej są świadectwa osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju rekolekcjach czy spotkaniach. Dzielą się tam swoimi przeżyciami, swoim przeżywaniem ruchu domowego kościoła, właśnie tego, co im dają na przykład rekolekcje czy jakieś takie krótsze orary. No i czytając te świadectwa, tak próbuję i porównuję się i do swojego życia, i do tego, co ja przeżywam. I właśnie w ten sposób jakoś tak jest to na przykład dla mnie bardziej może takie ubogacające. Druga sprawa to jest taka, że też jakąś taką mam satysfakcję, że mogę coś zrobić tutaj dla naszej wspólnoty domowego kościoła. Akurat ja z zawodu jestem informatykiem, potrafię robić tą stronę i chcę się tym swoim, że tak powiem, talentem, może duże słowo, ale tym właśnie w cudzysłowie talentem podzielić, żeby inni też coś z tego mieli. W naszej diakonii tak naprawdę cały czas coś się dzieje, cały czas przygotowujemy konspekty, jeździmy na różnego rodzaju ewangelizacje, Wielkopostnej nie tylko, właśnie idziemy i młodzieży i dzieciom mówimy właśnie o Panu Bogu. Staramy się ich
przekonać do Bożej miłości. Jeździmy na rekolekcje nie tylko na terenie, prawda, Radomia czy diecezji radomskiej, ale udało nam się również poprowadzić rekolekcje w Warszawie, więc to jest też także w parafiach, nie tylko łącząc się z naszą diakonią, jako przedstawiciele działamy w szkołach na terenie parafii, no i właśnie staramy się zaproponować ludziom ruch Światło Życie. Mi chyba najwięcej diakonii daje drugi człowiek. To, że mogę się z nim spotkać, to, że go słucham, nie tylko jakichś radosnych rzeczy, ale właśnie też czasami jakichś smutnych i przykrych. I właśnie chyba tą jednostką, która mnie najlepiej formuje właśnie w tej diakonii, jest drugi człowiek. Więc my właśnie jako nasza diakonia staramy też przedstawić się ludziom Kościół od takiej troszeczkę innej strony, czyli nie jako taką monotonię, tylko przyjście, posiedzenie w ławkach i pójście do domu, bo trzeba po prostu odbyć dzień w Kościele, tylko właśnie, żeby zauważyli, jaka płynie z tego radość, żeby umieli śpiewać w tym Kościele, posklaskać, ruszać się i mieli świadomość tego, po prostu po co tam przychodzą. Tak naprawdę odkąd wstąpiłam do diakonii ewangelizacji, to w tym momencie chyba łaza zaczynała mi dawać najwięcej. I jeżeli chodzi o właśnie tą diakonię, to uważam, że jeżeli chcemy poznawać ludzi, jeżeli chcemy z nimi współpracować i chcemy mieć więcej znajomych i chcemy poznawać prawdę o Bogu przez drugiego człowieka, to właśnie ta diakonia jest najprostszą drogą do tego. Dobra, więc zapraszam wszystkich do diakonii ewangelizacji. Wybrałem to diakonię, ponieważ uważam, że jej cele i zadania najbardziej mi odpowiadają. A cel mogę streścić w prostych słowach: bronić życia od jego początku, od poczęcia aż do śmierci. Praca w diakonii życia oczywiście mnie do czegoś zobowiązuje. Ważna jest tutaj moja osobista modlitwa za życie swoje, swoich bliskich, drugiego człowieka, za życie dziecka poczętego na przykład poprzez duchową adopcję. Oczywiście diakonia życia jest taką diakonią, gdzie też trzeba czasami trochę poczytać, pointeresować się tym, co się dzieje we współczesnym świecie, i myślę, że dzięki modlitwie, Słowu Bożemu oraz tej wiedzy, informacjom mogę mieć silne argumenty za życiem. Oczywiście, że tak. Służba w diakonii życia jest dla mnie czymś ważnym. Wystarczy, że spojrzymy na otaczający świat, gdzie życie ludzkie nie jest należycie chronione i bronione. I dotyczy to nie tylko polityków, ale także całego społeczeństwa, wszystkich ludzi. Nie szanujemy swojego życia. I to mnie motywuje do tego, żeby za życiem się opowiadać, szukać takiej argumentacji, która by tego życia broniła, bo życie jest darem Bożym i nie kończy się przecież tylko na śmierci. Służba w diakonii naprawdę daje radość, bo przecież trzeba cieszyć się życiem, życiem, które jest darem Bożym, życiem, które musimy szanować, musimy bronić, którego nie możemy zmarnować w żadnym aspekcie, od urodzenia do śmierci. Dlatego ja wszystkich zachęcam do działania w tej diakonii. Jest co robić, naprawdę. Odbył się też kurs NPR-u, naturalnego planowania rodziny. Z naszą wiedzą też wychodzimy do ludzi, czyli to się objawia po prostu w zwyczajnych dyskusjach z naszymi kolegami, przyjaciółmi, bliskimi, gdzie mamy mocne argumenty w dyskusji związane z ludzkim życiem, z jego ochroną. Kocham Cię, życie. O życie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie.
Uparcie i skrycie. I dalej nie pamiętam. Jestem zaskoczona po prostu. Tak nie wiem. Ale naprawdę. Jestem zaskoczona, tak. Ja też kocham życie, tak, zreanimowana, prawie że zmartwychwstała. Kocham życie także.